Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz. A to, moi drodzy, jest kolejny poradnik do gry e, Enshrouded. Moi drodzy, podstawowa informacja w dzisiejszym poradniku to to, że za każdym razem, jak wracacie do menu, czyli bierzecie Escape, wróć do głównego menu, to świat poza terenem, na którym znajduje się wasza baza, się resetuje. Ale resetuje on się. Praktycznie w 100%. Czyli wszystkie złoża, krzemienia, gliny, miedzi i tak dalej, Wam się zresetują i resetują się także wszystkie skrzynie. I teraz w dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać taką troszeczkę cheezową, troszeczkę e, taką metodę na pozyskiwanie nieskończonych skarbów, nieskończonych powiedzmy przedmiotów, a dzięki temu też nieskończoną ilość tych oto run, dzięki którym będziecie mogli sobie ulepszać ekwipunek. Jak widzicie, ja mam dopiero 11 level, a tych run mam prawie 4000. Coś tutaj nie gra ewidentnie. E, więc jeżeli chcecie, żeby wasza skrzynia z łupami wyglądała w ten sposób i moglibyście sobie przebierać, jeżeli chodzi o bronie, zbroję i tak dalej na oczywiście waszym aktualnym poziomie, to polecam skorzystać z tej techniki. E, I Zdecydowanie polecam też skorzystać z tego miejsca, w którym ja aktualnie będę to robił. E, mianowicie, jesteśmy tutaj w naszej głównej bazie, e, i tutaj, idąc teraz na północ, mamy takie miejsce jak obóz stolarza. Nie wiem, czy kojarzycie, ale e, i czy już dotarliście do tego momentu. Jeżeli nie, to możecie to zrobić z każdą inną złotą skrzynią, bo to jest też bardzo istotne, bo są skrzynie zwykłe drewniane. Są takie troszeczkę bardziej błyszczące srebrne skrzynie, ale są też takie złote, naprawdę fajniutkie skrzynie, które zawsze przeważnie w środku mają naprawdę dobre łupy i takie skrzynie nas interesują. Takie skrzynie zaznaczajcie sobie na mapie, bo w momencie, kiedy wchodzicie ponownie do świata, to też skrzynie i ich zawartość się zresytuje. Czyli to nie jest tak, że jak coś raz podniesiecie w danym obozie i otworzycie tą skrzynię, to w momencie, kiedy zresetujecie świat, to ta skrzynia już będzie otwarta i nic z niej nie pozyskacie. W skrzynie, przynajmniej na etapie early accessu, w którym teraz to nagrywam, wszystkie skrzynie też się resetują. Patrzcie na to. Lecę sobie tutaj, stworzyłem sobie ołtarz tuż przy obozie stolarza, ale na tyle daleko, żeby ten obóz się resetował. Wiecie, o co chodzi? Bo wszystko, co jest pobliżu ołtarza, mi się nie zresetuje, ale jak widzicie, zasięg tego mojego ołtarza sięga. O, jest widać, widzicie? Tutaj jest ta linia. A tutaj jest ten obóz, czyli za każdym razem, kiedy ja resetuję grę, to ten obóz się resetuje również z nią. A co za tym idzie? Złota skrzynia, która jest w tym obozie schowana, tutaj, resetuje się również za każdym razem. Zobaczcie, ona jest otwarta. I można by pomyśleć, ej. Pewnie już złupiona Nope Przedmiot jest Wyjmujemy go ze środka Tutaj jest jeszcze druga skrzynia Też sobie ją łupimy I teraz moi drodzy Po prostu wychodzicie z gry ja wcześniej założyłem sobie grę prywatną, więc teraz założę sobie grę publiczną. E, zakładacie na niej hasło i tak naprawdę niczym się nie różni od gry prywatnej. Oprócz tego, że wyświetla się na liście gier, ale i tak nikt nie może dołączyć, bo jest prywatna, e, przez to, że ma hasło na sobie. Zakładacie sobie nową grę. Gra automatycznie cofa Was do ołtarza najbliższego, gdzie skończyliście, więc przy obozie biegniecie do obozu. I jak widzicie obóz jest zresetowany. Wykopujecie sobie. Otwieracie. I macie kolejną rzecz. I kolejną rzecz tutaj. Tym razem takie. Jak widzicie rzeczy, które zdobywamy w enshrouded są losowe. I skrzynie, e, tak jakby to co w sobie zawierają, jeżeli to nie jest... Skrzynia przypisana do jednego e, powiedzmy jakiegoś legendarnego itemka, który musimy z tej skrzyni podnieść, e, no to wtedy w tej skrzyni będzie zawsze to samo. Ale większość skrzyń w grze jest z zawartością losową. Zobaczcie, że raz padł mi naprawdę rzadki łuk, e, nawet epicki, a nie rzadki, a za drugim razem po prostu zielone rękawice. E, te wszystkie rzeczy, złote, niebieskie, które ja tutaj mam przy sobie. Padły mi dokładnie z tej samej skrzyni, bo zobaczcie, że te rzeczy, które mi padają, są na poziom 13. Poziom 13. Te są nawet na poziom 18. Ten na 16, ten też na 18, bo one są chyba pięciokrotnie ulepszone. Hmm. Dlatego mają 18 poziom, ale miały wszystkie 13. Zobaczmy, co tym razem mi tu padnie. Tym razem jakaś taka różdżka, a w tej skrzyni takie coś. I teraz moi drodzy, jak atakują was dziki, bo tutaj też dziki sobie grasują, wskakujecie sobie na ten namiocik. I tutaj zobaczcie, ta różdżka ogólnie mi się nie przyda. Więc co robię? Rozmontowuję ją. To jeżeli chodzi o wyposażenie, z niego nie ma runek, ale z broni takiego łuku już jest. Rozmontowuję. I zobaczcie, że te runki już mi się tutaj piętrzyć zaczynają. Amunicja do kostura zawsze się przyda, więc gromadzicie sobie ją w bazie, w skrzynce. A to, co wam niepotrzebne albo jest gorsze od waszego, po prostu przemieniacie na runki, tak żeby u kowala później móc sobie ulepszać sprzęt za te runki. I tak naprawdę, moi drodzy, dzięki temu sposobowi... Możecie troszeczkę oszukać grę. Znaczy, no, jest to teoretycznie mechanika dostępna w całym tytule, bo wszystkie skrzynie na całej mapie Wam się zresetują, ale możecie sobie po prostu skrócić proces sprawdzania każdej jednej skrzyni w grze, bo po prostu możecie sobie resetować grę, postać będzie Wam się przynosiła do ogniska i za każdym razem możecie sobie tą samą jedną skrzynię wykopywać i zaglądać do środka i ja zauważyłem, że tutaj jeżeli chodzi o te rzeczy, które się w tej skrzyni znajdują no to na przykład jak robiłem ten sposób na zwykłej skrzyni, albo na srebrnej skrzyni okej, okay, tu mnie dzik atakuje, ale ja w ogóle nie muszę z nim walczyć tak jak mówiłem, wskakuję sobie na namiocik i po prostu wychodzę i mam w nosie tego dzika Resetuję sobie grę, i tak jak mówiłem, możecie tak robić 10 razy, 50 razy, 100 razy. Powiem szczerze, że ogólnie możecie sobie w ten sposób komponować swoje wyposażenie, patrzeć jakie rzeczy Wam lecą z tych skrzyni, i tak dalej. Ja polecam, bo fajna jest przy tym zabawa. Co zrobicie z tą wiedzą, to już zależy tylko i wyłącznie od Was. I właściwie tyle. Wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Biecie na streamy, wbijecie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.